białe róże. To o nich dziś. Białe pąki białych róż. Wrócia się z tej wojenki wróć. Wróciu cały jak za dawnych lat. Dam ci za to róż. Na szarej okładce z lichego kartonu naszkicowane czerwonym atramentem są trzy wieńce. Jeden to wieniec laurowy, drugi to wieniec cierniowy, a trzeci to wieniec z kwiatów polnych. Pod spodem napis piosenki Leguna Tułacza. Ta drobniutka, niezwykła, mała książeczka to historia zapisana w piosence. Jej autorem jest Bogusław Szulski-Tkrona. To on zanotował tam 217 utworów podczas I wojny światowej. Był oczywiście żołnierzem, poetą, bardem II Brygady Legionów. A studia nad tym śpiewniczkiem mogą być niezwykle pasjonujące. Pierwsze stronice to oczywiście radość i entuzjazm, która rozbrzmiewa razem ze strofami pierwszej kadrowej. To junackie przechwałki strzeleckie, to dziarskość, to młodzieńcze pobudki uładów. Ale później, w 1915 roku, ta łańska trąbka brzmi już niespokojnie. To tutaj rotmistrz Zbigniew Dunin-Wąsowicz pędzi na czele drugiego szwadronu na potrójne rzędy okopów, najeżone bagnetami, ziejące ogniem karabinów i działu. Coraz więcej pojawia się piosenek o poległych ułanach. Coraz więcej tu czerwieni, coraz więcej krwawych róż. To w tym momencie kabaretowi autorzy tworzą białe róże. I mimo, że za chwilę w 1917 roku powstanie wielka pieśń My, pierwsza brygada, zresztą ulubiona piosenka Józefa Piłsudskiego, to właśnie białe róże zaniosą ze sobą żołnierze, którzy w 1920 roku będą walczyć o młodziutką Polskę w Bitwie Warszawskiej. To właśnie tak. Próg przestąpił, kwiat na ziemi zwiął. W Legionach były tak naprawdę trzy piosenki o Jasieńku, który miał już z wojny nie powrócić i za którym miały płakać dziewczyny. To właśnie z tych trzech piosenek w końcu powstała jedna, którą dzisiaj najbardziej znamy. Autorem muzyki jest Mieczysław Kozar-Słowucki, a słowa napisał Kazimierz Wroczyński. Kazimierz Wroczyński to dokładnie literat, dramaturg i twórca kabaretu Czarny Kot. To on przede wszystkim przyczynił się do spopularyzowania białych róż. Piosenka Białe Róże popularna jest dzisiaj dlatego, ponieważ w powojennej Polsce została włączona w repertuar kabaretu. Przejrzana mgła, wiatr w burzanach cichuteńko łka. Przyszła zima, opadł róży kwiat. Poszedł w świat Jasieńko, zginął za nim świat. W zbiorze poetów polskich XIX wieku Pawła Herca można znaleźć pierwowzór białych róż, napisany w drugiej połowie 1914 roku w Makowie.
Słowa to jedno, ale jest informacja, że tekst został napisany do znanego wówczas czardasza: może pszczółka zaniesie ci to, co napisała serca mego krwią. A jak brzmi pierwowzór białych róż? Rozkwitają pączki białych róż. Wróć, jasieńku, z wojenki już wróć. Wróćże do mnie, o ukochany, o ukochany. Wróć, ucałuj, jak za dawnych lat. Dam ci za to róży najpiękniejszy kwiat. Pąki białych róż. Przeszło lato, jesień, zima już. Cóż ci teraz dam, jasieńku, hej, gdy z wojenki. 1918 roku odzyskujemy niepodległość. W 1920 znowu będziemy musieli walczyć o to, aby obronić niepodległą Polskę. Ale pomiędzy, w 1919 roku zostaje opublikowana nowa zwrotka białych róż. A brzmi tak. Nie rozpaczaj, lube dziewczę, nie. W polskiej ziemi nie będzie mu źle. Policzony będzie trud i znój. Za ojczyznę poległ ukochany twój. Jasieńkowi nic nie trzeba już. Pomógł kwitnąć pąki białych róż. Tam pod jarem, gdzie wojence pan wyrósł na mogile białej róży kwiat. Tam pod jarem, gdzie wojence pan wyrósł